czyli że ten nasz pałac kultury Stalina i Lenina czasem może być bardzo ładny, może być bardzo piękny, także proszę być dobrej myśli, że ten Lenin nie jest aż taki zły, bo ten pałac taki ładny, prawda? A co można powiedzieć na temat grobów pobielanych? Proszę Państwa, dzisiaj byłam w tych wielkich rzeczach. W Bibliotece Narodowej, proszę Państwa, przy tym więzieniu na Rakowieckiej. To czyli, że Warszawa, prawda? Tutaj jest wielki pałac kultury Stalina i Lenina. Byłam też na Dobrej w Buwie, no ale oni już lenią się, bo tak, jutro w niedzielę nieczynne, Warszawa Mocherowa, w poniedziałek nieczynne, a we wtorek tylko od 15. Kupa śmiechu na wydechu, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Proszę być z nami. Była dyskoteka tutaj w Warszawie. Dobrze, że tu nie ma takich większych trzęsień ziemi w Warszawie. Bo ten pałac sobie się rozleciał, ale mówią, że jest zalewany i w przeciwieństwie do innych budynków on wytrzyma próbę czasu. Pałac kultury Stalina i Lenina. Symbol ateizmu, że nie ma mormonów, że nie ma prawosławnych, że nie ma świadków Jehowy. No nic nie ma z tych takich świętych, co Biblię czytają, co Biblię głoszą, co coś robią dla Jahwe. Nie ma. Tylko nażreć się na chlecie i tutaj wytańczyć się. Jak nie na Sogo, to tu pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Stąd odjeżdżają busy do Anglo-Ameryki Białystok. Byś poznał cerkiew prawosławnych, baciuszkę biskupa Jakuba diecezji białostocko-gdańskiej byś poznał, a tutaj w Warszawie co jeden, to i drugi to jest to samo, bo to jest system pokomunistyczny, pałac, gdy nad tym wszystkim panuje pałac kultury Stalina i Lenina, pokomunistyczny, czyli wszystkich zrównano w pionki i komputerowo, i komunistycznie, i logistycznie.